Dzisiaj opowiemy sobie o przekaźniczku RO-02. Jest to przekaźnik firmy Zamel. Należy ten przekaźnik do projektu Supla.org. Jest to projekt, który zrzesza producentów różnych urządzeń, różnych elementów takiej domowej automatyki, powiedzmy bezprzewodowej. No i sama Supla to jest oprogramowanie. Także producenci mogą być różni, natomiast te urządzenia różnych producentów będą ze sobą współpracować dzięki temu, że pracują na wspólnym oprogramowaniu Supla. OK? Ten przekaźniczek to jest przekaźnik, który łączy się po Wi-Fi, poprzez aplikację, ale do tego jeszcze dojdziemy. Do czego służy ten przekaźnik? Służy do załączania, wyłączania lub sterowania generalnie elementami podłączonymi do tego przekaźnika. Tutaj mamy symbol żaróweczki taki, co sugeruje, że tutaj możemy podłączyć na przykład oprawę oświetleniową, natomiast nie musimy się do tego ograniczać, ponieważ możemy sterować na przykład wentylatorami, czy bramami wjazdowymi, czy poidełkiem dla kotów. Cokolwiek sobie wybierzesz, cokolwiek jest zasilane 230V, chociaż nawet jeśli jest zasilane mniejszym napięciem, to możesz wysterować załączenie zasilacza, które będzie sterował danym urządzeniem. Jak zapewne wiesz, tworzymy kompleksowe kursy online z dziedziny domowej elektryki, wykonywania pomiarów instalacji, domowej sieci Ethernet czy domowych systemów alarmowych. A w tej chwili zajmujemy się właśnie tworzeniem kursu na temat tych systemów, od możliwości poprzez planowanie, dobór elementów, przez instalację i oprogramowanie, konfigurację tego tak, żeby było dobrze. Także już serdecznie zapraszam. W komentarzu do tego filmu znajdziesz link, gdzie możesz się zapisać na listę oczekujących na kurs. Będziemy Cię informować o postępach, będziemy Cię informować o najlepszej cenie i kiedy ten kurs będzie dostępny. Już teraz zapraszam. Także mamy tutaj 6 złącz w przypadku tego przekaźnika. Pierwsze 2 to jest zasilanie tego przekaźnika. Ono powinno być doprowadzone na stałe, tak żeby on sobie mógł działać, decydować kiedy załączyć tą oprawę czy cokolwiek, kiedy zmienić stan samoczynnie lub na podstawie instrukcji użytkownika. Także tutaj doprowadzamy 230V. Tutaj są wyjścia. Także tutaj podłączamy urządzenie pierwsze do aut 1, urządzenie drugie do aut 2. No i tutaj jest troszeczkę mylący ten zapis, chociaż troszeczkę rozumiem, dlaczego producent się zdecydował na taki rysunek, ale tutaj nie jest wyprowadzony potencjał neutralny 0V, tylko tutaj jest wyprowadzony potencjał 230V. Także jeżeli postanowisz załączyć jakąś oprawę oświetleniową, to tutaj się na tym zacisku pojawia 230V i na tym również, jeżeli wystawimy wyjście numer 2. Mamy też 2 zaciski, które służą do podłączenia przycisków czy też łączników, jeżeli wybierzesz taką opcję w oprogramowaniu, no i one mogą sterować właśnie tymi oprawami, tymi zaciskami, które się tutaj znajdują. Jeżeli ktoś naciśnie przycisk na przykład, no to wystawione zostanie wyjście numer 1. To już jest zdefiniowane w oprogramowaniu. Także z jednej strony możemy sterować przyciskami, co jest dla wielu intuicyjne. Po prostu na co dzień naciskasz przycisk, no i włączasz oprawę oświetleniową, włączasz lampę. Natomiast jest też możliwość sterowania poprzez Wi-Fi, poprzez aplikację dedykowaną właśnie dla projektu Supla. Instaluje się to na komórce, no i możesz sobie załączyć, wyłączać, czy definiować harmonogramy załączania, wyłączania tego przekaźnika, jeżeli taki harmonogram jest potrzebny, czy też od wschodu, zachodu słońca, czy od innych czynników, które są w naszym systemie. Mamy tutaj diodę statusową, to tutaj w instrukcji należy doczytać, kiedy ona się świeci, jak świeci, kiedy mruga. To w zależności od tego, czy jest w trybie konfiguracyjnym, czy normalnie pracuje, czy są załączone te oprawy, to już trzeba sobie doczytać. I mamy tutaj taki przycisk config. Można sobie go kliknąć. No i taki przycisk konfiguracyjny służy właśnie do przejścia w tryb konfiguracji. Można zresetować to urządzenie, jeżeli na przykład nie potrafimy się do niego dostać, do konfiguracji, możemy go zresetować właśnie za pomocą tego przycisku. Potrzebna jest po prostu fizyczna obecność przy tym przekaźniku, tak żeby nikt nie mógł zmienić jego konfiguracji zdalnie, jeżeli nie ma go na miejscu, nie? Także takie troszeczkę zabezpieczenie, no i w sumie uzasadnione. Dobra, tutaj mamy nazwę modelu RO-02. No i jakim napięciem jest tutaj zasilany przekaźniczek? 230V i pobiera 15 mA, czyli mniej więcej 4 W max będzie pobierało to urządzenie podczas normalnej pracy, takiego czuwania, no i ewentualnej gotowości do sterowania. OK, kolejna linijka to jest informacja o przekaźnikach, które posiadają 2 styki, przez które może płynąć prąd 5 A o maksymalnym napięciu 250V.
ów. No okej, okay. To oznacza, że podłączając obciążenie rezystancyjne, czyli na przykład żarówkę lub grzejnik, no to maksymalny prąd to tutaj jest 1250 VA. Ale producent się tutaj troszeczkę chroni przed przeciążeniem przekaźnika. No i tutaj jest informacja, że maksymalna moc oprawy oświetleniowej to 750 W. Mało tego, w instrukcji znajdziemy informację, że to dotyczy tylko oświetlenia żarowego i fluorescencyjnego. Natomiast w przypadku żarówek czy oświetlenia LED po prostu maksymalna moc podłączona na wyjście powinna być 60 W. Dlaczego? A to dlatego, że często w oprawach LED-owych stosowane są zasilacze, które przy załączeniu pobierają bardzo dużą ilość prądu. Taki to jest inrush current, czyli podczas załączenia jest pobierane dużo więcej prądu niż ta oprawa pobiera podczas normalnej pracy, ale jeżeli byśmy podłączyli na przykład tutaj oprawę oświetleniową, jakąś taśmę LED mocniejszą, nie wiem, 300 W, to tak w rzeczywistości to mogło być pobierać no, kilka razy więcej prądu, kilka razy większą moc, no i to mogłoby doprowadzić do uszkodzenia przekaźnika znajdującego się wewnątrz, do którego zresztą za chwilę zaglądniemy. Ok, zajrzyjmy sobie do środka, co tutaj się znajduje. Ja go wcześniej już otworzyłem, no i przez to ta obudowa troszeczkę się, że tak powiem, rozklekotała. Już nie trzyma tak bardzo, także trzeba byłoby to podkleić jakimś super glue. Jeżeli planujesz sobie kiedyś otworzyć taki przekaźniczek, no to w taki klej będziesz musiał się zaopatrzyć, bo on się nie składa z powrotem. Tak na trwało, że tak powiem. Mamy tutaj dwa przekaźniczki, jest tam kondensatorów, tutaj faktycznie ten przycisk resetu, który ma takie przedłużenie w postaci takiej czerwonego dzyndzla, że tak powiem, diodka, która tutaj odpowiada za właśnie podświetlanie statusu. No i dwa przekaźniki, prawda? Dwa przekaźniki, które są elementami wykonawczymi, no i tutaj przełączają styk, no i pojawia się 230 V na wyjściu. No i de facto są to przekaźniki 10-amperowe, natomiast no, producenci tutaj dmuchają na zimne po to, żeby przekaźniki nie uległy uszkodzeniu, nie uległy przeciążeniu, nie pracowały na tych parametrach granicznych. No bo potem się pojawiają zwroty, reklamacje, gwarancje, po co to komu. Także z tego powodu też tutaj jest informacja o tym, że to jest przekaźnik 5 amperów, prawda? 5 amperów, a nawet jeśli chodzi o oświetlenie, nawet żarowe, to tutaj producent podaje 750 W, czyli nawet mniej niż te 5 amperów. Tak naprawdę max 3 ampery powinno płynąć przez te przekaźniki według producenta. Tutaj jest jeszcze moduł sterujący, prawdopodobnie tutaj tu się znajduje jednostka do komunikacji po Wi-Fi. To jest cały przekaźnik. Myślę, że wyczerpaliśmy temat. Także to tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za oglądanie, za Twoją obecność. Zapraszam serdecznie na naszą stronę eldago.pl, gdzie znajdziesz kompleksowe kursy dotyczące czy to instalacji elektrycznych, czy pomiarów, czy też wkrótce dotyczące właśnie takich systemów. Zapraszam serdecznie. Cześć!